Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek 9 maja. Dziś uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Święto pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. Papieska dykasteria do spraw dialogu międzyreligijnego po raz kolejny złożyła życzenia buddystom z okazji, w cudzysłowie święta, Wesak. Upamiętnia ono narodziny i śmierć Buddy. Buddyści obchodzą je w dniu majowej pełni. W tym roku będzie to czwartek 23 maja. Watykańscy dygnitarze wezwali do wspólnego zaangażowania buddystów i katolików na rzecz pokoju, tak aby, jak czytamy, położyć kres nienawiści i pragnieniu zemsty, które prowadzą do wojny. Jak stwierdzili członkowie dykasterii, zarówno katolicyzm, jak i buddyzm uznają, że pojednanie i wytrwałość są niezbędnymi środkami zaradczymi wobec kultury przemocy. Biorąc pod uwagę antychrześcijańskie akty terroru, dokonywane przez przedstawianych przez liberalną kulturę jako pokojowych buddyjskich mnichów, można uznać, że słowa te trafiły pod właściwy adres. Watykańscy urzędnicy dokonali w swoim liście także dość osobliwego porównania Buddy do świętego Pawła Apostoła ze względu na wspólne dla nich, uwaga, wezwanie do pojednania. Tymczasem nie może być niczego wspólnego pomiędzy prawdą a fałszem. Nie może być też żadnego, jak to napisali watykańscy dygnitarze, wspólnego zaangażowania, ponieważ święty Paweł, który jednak nie ma nic wspólnego z buddą, napisał do Koryntian: Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Akty takie jak ten list do buddystów kiedyś będą uważane za jedne z najdziwniejszych chwil w historii Kościoła. Portugalia. Katolickie organizacje prawników i lekarzy skrytykowały przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję, wzywającą do włączenia tzw. prawa do aborcji do unijnej karty praw podstawowych. W przekazanych mediom oświadczeniach Stowarzyszenie Prawników Katolickich oraz Związek Katolickich Medyków Portugalskich stwierdziły, że rezolucja stanowi afront wobec mieszkańców Unii, ponieważ nie była wcześniej przedmiotem szczegółowej debaty. Ponadto nie jest zgodna z europejskimi traktatami, nie była też zawarta w programach europejskich partii politycznych przed wyborami do europarlamentu w roku 2019. Katolicy prawnicy i lekarze uznali w związku z tym rezolucję za obrazę dla demokracji. Choć sprzeciw katolickich medyków i prawników jest godny pochwały, ich argumentacja jest rażąco naturalistyczna i przesiąknięta demokratyzmem. Aborcyjna rezolucja jest przede wszystkim obrazą Boskiego Majestatu i afrontem wobec Dekalogu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, lub jak dziś informacji o danym święcie. Dawka. Dziś obchodzimy uroczystość w Wniebowstąpienia Pańskiego, 40 dni po swoim zmartwychwstaniu. Pan Jezus na oczach uczniów uniósł się do nieba z góry oliwnej. Tej samej, na której rozpoczęła się jego święta męka. Ewangeliści wspominają o tym wydarzeniu niewiele. Święty Jan pisze o tym, jak Pan Jezus przepowiedział swoje w niebo wstąpienie podczas ostatniej wieczerzy: W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Święty Mateusz nie wspomina o niebowstąpieniu w ogóle, a święty Łukasz przekazał jego opis zawarty w dziejach apostolskich, z kolei opis w autorstwa świętego Marka, czytany jest podczas dzisiejszej mszy świętej. Po Ewangelii zawierającej słowa, a Pan Jezus, potem, gdy do nich przemówił, wzięty był do nieba i zasiadł po prawicy Bożej. Gasi się paschał, który znika już tego dnia z prezbiterium. Przed mszą odbywa się także procesja z figurą zmartwychwstałego Pana. Stany Zjednoczone. Środowiska proaborcyjne często powołują się na badania rzekomo udowadniające, że aborcja jest bezpieczniejsza dla organizmu matki niż urodzenie dziecka. Jak się oczywiście okazuje, dane te są całkowicie fałszywe. Stwierdzenie, że aborcja jest 14 razy bardziej bezpieczna niż poród, pojawiło się w roku 2012 w artykule autorstwa zagorzałych proaborcjonistów pani Elizabeth Raymond i pana Davida Grimesa. Kontrowersję wzbudza już sam fakt szacowania wszystkich aborcji dokonanych w Stanach Zjednoczonych. I tak, na przykład, według jednego źródła, w roku 2020 zabito ponad 600 tysięcy nienarodzonych dzieci, a według innego niemal milion. Tymczasem pani Raymond i pan Grimes liczbę około innych śmierci wzięli z jednego źródła, a liczbę aborcji z drugiego który pokazuje ich więcej, tym samym zaniżając aborcyjną śmiertelność matek. Badania przeprowadzone właściwą metodologią, np. w Finlandii, wykazały, że śmiertelność matek po aborcji jest od 3 do 4 razy wyższa niż śmiertelność po porodzie. Wskaźnik samobójstw jest sześciokrotnie wyższy, zaś wskaźnik zabójstw dziesięciokrotnie. Można jednak przypuszczać, że dzieci kłamstwa prawdopodobnie to i tak nie przekona. Kolumbia Prezydent Kolumbii, pan Gustavo Petro, ogłosił 1 maja, że Kolumbia zrywa stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Powodem jest prowadzenie przez ten kraj ludobójczej polityki. To spełnienie zapowiedzi z marca. Wtedy prezydent Petro zagroził zerwaniem stosunków dyplomatycznych, jeśli rząd Izraela nie zastosuje się do rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, która nawoływała do natychmiastowego zawieszenia broni w strefie gazy. Prezydent Kolumbii wezwał także do podobnego kroku inne kraje. Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela zapowiedziało wówczas, że ich kraj będzie w dalszym ciągu chronił swoich obywateli i nie ulegnie żadnym naciskom i groźbom, co przypomina trochę retorykę Armii Czerwonej, która nigdy nigdy nikogo nie zaatakowała, a zawsze jedynie broniła lub wyzwalała. Prezydent Petro ogłosił również, że służby medyczne Kolumbii pomogą w leczeniu palestyńskich dzieci rannych podczas izraelskich bombardowań. Papua Nowa Gwinea Ksiądz Jarosław Wiśniewski z archidiecezji Białostockiej, misjonarz posługujący obecnie w Papui Nowej Gwinei. W wywiadzie dla portalu do rzeczy.pl opowiedział o praktykach pogańskich szamanów w tym kraju. Mimo że aborcja jest w Papui Nowej Gwinei surowo zabroniona, wykonują ją czarodzieje, zwani Sanguma. Będący pozostałością po dawnych wierzeniach, wykorzystują oni ziołowe specyfiki, narażając kobiety na niebezpieczeństwo, często prowadzące do tragicznych konsekwencji nie tylko dla dziecka, ale również dla matki. Innym lokalnym problemem są tak zwani misjonarze aborcji, czyli przedstawiciele organizacji pozarządowych przybywający z Japonii i Australii i promujący wśród rdzennych mieszkańców zabijanie dzieci oraz antykoncepcję. Korumpują oni także urzędników, oferując im korzyści w związku z budową aptekaryjnych klinik, oraz prowadzą propagandowe szkolenia, próbując przekonać ludność do rezygnacji z posiadania potomstwa. Jak jednak podkreśla Ksiądz Jarosław, na szczęście większość Papułasów nie wyraża zainteresowania takimi praktykami i pozostaje wierna swoim tradycjom oraz przekonaniom dotyczącym wartości życia i rodziny. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi, szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt 45. Wytrwałość wady przeciwne, miękkość i upór. Jaki jest związek pomiędzy wytrwałością i innymi cnotami, o których właśnie była mowa? Wytrwałość nie dotyczy przykrości. Ale strachu przed zmęczeniem. Powoduje ona długie trwanie w praktykowaniu dobra. Czy cnota wytrwania ma wady sobie przeciwne? Tak, są to brak hartu ducha, czyli miękkość, która powoduje, że przy najmniejszych przeciwnościach lub zmęczeniu poddajemy się oraz upór, który sprawia, że utwierdzamy się w czymś. I nie chcemy ustąpić, choć byłoby rozsądną rzeczą to zrobić. Punkt 46. O darze męstwa, który odpowiada cnocie męstwa. Czy jest jakiś dar Ducha Świętego, który odpowiadałby cnocie męstwa? Tak, jest to dar noszący nazwę daru męstwa. Czym różni się ten dar od cnoty męstwa? Podobnie jak cnota męstwa. Dar męstwa dotyczy strachu i obawy, a także w pewnym sensie odwagi. Jednakże, podczas gdy strach i odwaga, regulowane przez cnotę męstwa, dotyczą tylko niebezpieczeństw, z którymi człowiek potrafi sam sobie poradzić, to obawa i zaufanie wynikające z daru męstwa odnoszą się do niebezpieczeństwa i zła, z którymi człowiek jako taki sam nie może wcale sobie poradzić. Jest tak ze śmiercią, która jest oddzieleniem się od tego świata i wszystkich dobrych rzeczy, jakie są w życiu, a która nie daje jednocześnie ze swej natury tego jedynego najwyższego dobra, mogącego kompensować i nieskończenie uzupełniać te wszystkie utracone dobra, poprzez danie człowiekowi wszystkiego, co dobre, i oddalenie od niego wszystkiego, co złe, dzięki temu, że człowiek osiąga życie wieczne. To zastąpienie perspektywą życia wiecznego wszystkich nieszczęść obecnego życia, pomimo wszystkich jego niebezpieczeństw i trudności, które mogą stać na przeszkodzie w zdobywaniu dobra, włączając w to także i samą śmierć, która jest ich podsumowaniem, jest wyłącznym dziełem Ducha Świętego. Dlatego też to do niego wyłącznie należy poruszenie duszy w kierunku zbawienia. I to w ten sposób, że człowiek dochodzi do tak mocnego zaufania temu działaniu, Iż pozwala mu to gardzić wszelkimi obawami, które mogą zaatakować go nawet w samym momencie śmierci, w ten sposób, by się im nie poddać, ale nad nimi triumfować. To właśnie na mocy daru męstwa człowiek jest tak poruszany przez Ducha Świętego, że można by nawet stwierdzić, że charakterystycznym dla tego daru jest zwycięstwo nad śmiercią. Punkt 47. O przykazaniach odnoszących się do męstwa. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Maj jest miesiącem matur, a to oznacza, że już wkrótce rozpoczną się rekrutacje na uczelnie. Tymczasem jak z wielkim zadowoleniem informuje nieoceniona gazeta wyborcza. Uniwersytet Śląski otwiera nowy kierunek studiów. Studenci będą uczyć się o queerowym podejściu do natury i ekofeminizmie. Nowy kierunek zachwala pani doktor habilitowana Anna Kałuża, prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego do spraw kształcenia studentów słowami. Spróbowaliśmy pomyśleć integralnie o różnych obszarach wiedzy i połączyliśmy studia nad zwierzętami z obszarem technospołecznym i z obszarem genderowo-równościowym. Na stronie uniwersytetu czytamy: Tu dowiesz się, co wiąże nawyki żywieniowe, polowania i męską dominację. Poznasz odmienne, queerowe podejścia do natury, które wykraczają poza antropocentryczne porządki. Zrozumiesz, dlaczego feminizm jest eko. Oto sposób na hodowlę przyszłych aktywistów i aktywiszcz, ponieważ o żadnej innej poważnej pracy po takich, w cudzysłowie, studiach raczej nie może być mowy. Ponownie Polska. Pan Tomasz Terlikowski, niegdyś publicysta katolicki, postanowił podzielić się z czytelnikami swoimi najnowszymi mądrościami. Na swoim facebookowym profilu napisał Kościół niesie w sobie symbolikę, która niekiedy już do niektórych z nas nie przemawia. Tak jest ze mną i tytułami króla czy królowej. Moja republikańska dusza nie jest w stanie wzbudzić w sobie zrozumienia dla akurat tego tytułu przyznanego Miriam, matce pana. Emocjonalnie nie przemawia do mnie także określanie jej moją matką. Może dlatego, że w ten sposób potrafię myśleć tylko o swojej nieżyjącej mamie. Wystarczy wrócić do Biblii, a tam znajdziemy służebnicę, matkę pana. Kobieta, która patriarchalnej kulturze wparowuje do szkoły i przerywa uczonym debatę. Pan Tomasz wydaje się zatem wyrzucać do kosza dwa tysiące lat chrześcijaństwa. Z jakiego powodu? Ponieważ coś nie przemawia do niego emocjonalnie modernizm w czystej postaci. Zgodnie z tą logiką, do kogoś może emocjonalnie nie przemawiać któreś przykazanie dekalogu, a do kogoś innego jedna lub wszystkie prawdy wiary. Ciekawe, jak do pana Tomasza emocjonalnie przemawia na przykład tajemnica Trójcy Świętej, być może wkrótce się dowiemy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ostatnio otrzymałem pozdrowienia od znanego księdza, którego cenię, pomimo że nie dotarł jeszcze do tradycji, przekazał on, że również ceni moją pracę, ale nie wie po co, jak to mniej więcej było ujęte, ja świruję z kalendarzem liturgicznym że mógłbym choć w tej kwestii nie szukać podziałów czy coś w tym stylu. Bywa, że jakiś słuchacz również poprawia nas w komentarzu, pisząc, że tego dnia obchodzone jest w kościele inne wspomnienie niż my podajemy. Być może jest to dobry moment, by dotknąć tematu reformy kalendarza, której zresztą, taka powiedzmy ciekawostka, jeden z projektów przedstawili na Soborze Watykańskim II polscy biskupi. W Polsce utrzymuje się wiernych w przekonaniu, że udział naszych biskupów na Soborze polegał na obronie konserwatywnych wartości i przeciwdziałaniu modernizmowi. Ale jednym z powodów, dla których ten wyidealizowany obraz się rozsypuje, jest właśnie autorski polski projekt reformy kalendarza, a co za tym idzie również i roku liturgicznego. Projekt polskich biskupów na Sobór przywiózł arcybiskup Antoni Baraniak. W projekcie czytamy: Kościół nie był zmuszony do zajęcia stanowiska w tej sprawie przez jakieś szczególne okoliczności. Polscy biskupi zauważyli jednak, że choć życie liturgiczne Kościoła rozwijało się dobrze w ramach uzgodnionego ze Słońcem w roku 1582 kalendarza gregoriańskiego, to podobnie jak świat cywilny, Kościół odczuwał, Rzekomo, potrzebę lepszego pod względem rachunku i rozkładu czasu, przystosowania do potrzeb i wymagań współczesnego życia. Ponadto narzekano na nadmierne rozbudowanie i nagromadzenie wspomnień, uroczystości i oktaw. Ze względu na walory praktyczne postulowano uproszczenie i dostosowanie do mentalności współczesnego człowieka. Polscy biskupi szczególnie postulowali ustalenie stałej daty dla Wielkanocy, gdyż data ruchoma komplikuje życie, wpływa na organizację. Życia społecznego i cywilnego, w tym na planowanie urlopów, wolnego czasu oraz na sprawy ekonomii. Polscy hierarchowie postulowali także wiele innych zmian, do których również finalnie nie doszło. Głównym przesłaniem polskich biskupów były względy ekumeniczne. Jak starano się przekonywać, wspólna ekumenia wszystkich wierzących jest rzeczą możliwą i to bez kalendarzowej rewolucji i zamętu bez zasadniczych ustępstw ze strony innych religii. Nasza niedziela stanie się Szabatem Izraela i piątkiem mahometańskim i odwrotnie. Projekt polskich biskupów przepadł ale nie ze względu na jego niekatolicki charakter, ale na trudności we wprowadzeniu tak daleko idącej rewolucji. Finalnie zreformowany kalendarz rzymski został ogłoszony przez papieża Pawła VI 14 lutego 1969 roku. Rewizja kalendarza, jak pisano, kierowała się zasadami sformułowanymi przez Sobór. Między innymi trzeba było wziąć pod uwagę nowe ujęcie teologii Kościoła. Jego misji w świecie i jego powszechności i odnowioną wizję liturgii. Na tym na razie, mój drogi słuchaczu, moja wiedza się kończy. Natomiast zważywszy na słowa papieża Piusa XII z encykliki Mediator Dei, który rok liturgiczny nazwał żywą i skuteczną aktualizacją misterium Chrystusa i że chodziło mu oczywiście o przedsoborowy rok liturgiczny oraz za radą ludzi, którzy w tradycji katolickiej są dużo dłużej ode mnie, podjąłem decyzję o używaniu w programie Sprawki Okiem Katolika kalendarza przedsoborowego, według którego odprawiane są msze święte, na które uczęszczam, czyli msze Tradycyjne. Maryjo, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz a jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika finansowo regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję i przypominam, że w tę niedzielę 12 maja zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. zostań z Panem Bogiem.